Witam Was bardzo serdecznie z tej strony, oczywiście Maćkowy, i lecimy z kolejnym odcinkiem serii Ghost of Tsushima. Jak doskonale wiecie, mamy już stricte do zaplanowania atak na twierdzę Hana. Ale nim to nastanie, to ja tak sobie pomyślałem, że sobie jeszcze zrobimy jeden odcineczek z pobiegania sobie po mapie. I parę tych znaczników zapytania sobie odkryjemy. Też niektóre tutaj obozy, na przykład o tutaj farmę Takeshi sobie ogarniemy. I z tego sobie zrobimy po prostu dzisiejszy odcinek. Także nie pozostaje nam i nic innego, jak udać się do pierwszej miejscowości, jaką jest posiadłość słonych wichrów. I sobie po prostu chillowo będziemy dzisiaj ogarniać. Czy to lokalizacje, czy to znaczniki, zapytania. Mam nadzieję, że wam to przypadnie do gustu. Bo a czemu i by nie? Zawsze to będzie... Kto mi stawi czoła? Troszkę pod ekspienie postaci. I skopanie parę mongolskich tyłków. O, ten z salamardą jakąś. No, atakuj. Nope. Następny. I jeszcze jeden poproszę. Wykonaj serię zabój bez otrzymywania obrażeń. O, prawie. Tak jest, ratuj ciapu. Kto mnie tu będzie strzelać? Patrz, tam jest. Ja mogę się do ciebie jakoś dostać? Gdzie jest reszta ekipy? Headshot! No. Ej, kolego sympatyczny! No patrz, nie trafiłem. Nie. Sympatyczny panie. Dobranoc panu życzę. Słodki snów i w ogóle. Co? Kto mnie tu jeszcze drzery ja? Nikogo tutaj więcej nie powinno już być. Także my sobie pozbieramy, co faktycznie możemy. Lokalizacja można uznać za zakończoną. Pozbierajmy sobie rzeczy. O, mamy jeszcze skrzynię. I cyk, wybuchowa strzała. Tu jeszcze mamy jedną lokalizację. Tam widzę zapasiki, tutaj żelazo. Wy nic tutaj interesującego dla mnie niestety nie macie. No ale dobra, jakoś sobie radzimy. Czy do tego domku można się dostać? Można. Czy mamy coś tutaj? Dymna bomba. Zapasiki. I tutaj len. No i fajnie, no i miło. I bez otrzymanych obrażeń. Tyk. Zrobione. Dobra, idźmy może gdzieś tutaj od samego dołu. Zobaczmy, co tutaj jest. Nieodkryta lokalizacja. O, Mongołowie naprzeciw nas. To ja to zrobię tak. I pyk, halucynogenną im w ryj. Tylko musimy chwilkę poczekać, żeby do nas troszeczkę podeszli bliżej. Tylko znajdziecie, skręcicie właśnie w tą drugą uliczkę, nie? Trzeba przeczekać, aż nas ominą, tak naprawdę.
Arman! Atakuj! Popatrzmy, jak się biją. Możemy tego wykończyć? Dobry jest! Chodź tu, kolego! Można? Kunaje. I w ten oto sposób jedną strzałką wybity cały jakby patrol mongolski. Zobaczmy, co tutaj czeka na nas w tym domku. Bo chyba do niego prowadzi nasz znacznik. Opalamy się, widzę. My chyba byliśmy w tej lokalizacji. Odszukaj uzdrowiciela przy gospodzie Tsutsu. Witam cię serdecznie. Czy ty będziesz miał dla nas jakąś misję? Panie, możesz mi pomóc? To nawet tego się nie spodziewałem w tym odcinku. O co chodzi? Muszę dostać się do obozu w lesie, gdzie znajdują się ciężko chorzy ludzie. Potrzebują znachora. W okolicy jest pełno bandytów i Mongołów. Tak, potrzebuję ochrony. Eskorta. Zaprowadzę cię tam. Ale ta choroba mnie martwi. Potrafisz ją zwalczyć? Z chorobą się nie walczy. Chorobą trzeba się zająć. Jeśli ci ludzie są tak chorzy, jak mówisz, musimy ruszać i zdusić tę chorobę w zarodku. Dziękuję, panie. A proszę, to nawet się tego nie spodziewałem. Uzdrowicielski dotyk. No proszę, proszę, proszę. Jednak są jeszcze jakieś nieodkryte misje na mapie. A znając życie, jest ich... Znając życie jeszcze całkiem sporo. Jak przetrwałeś bitwę pod Komodą? Dzięki kobiecie, Junie. Uratowała mnie na plaży. Przywróciła do życia. Utalentowana znachorka. Nie znam dzielniejszej osoby. Bez niej bym nie przeżył. Dobra, nadupcać w ogóle szybciej tym koniami. W młodości ciągle chorowałem, ale jej wiedza o ziołach mnie wyleczyła, czyniąc silniejszym. To dzięki niej jestem znachorem. Dobra, możemy przyspieszyć? Czekaj. Widzę coś przed nami. Sokole oko, zostań, ja się tym zajmę. Nadupcamy. No walczmy! Zapraszam do tańca. Ja i ucieczka? Gościu. No chodź. Dziękuję i dobranoc. Czy z konikiem jest wszystko w porządku, czy on sobie po prostu śpi? Chyba tędy śpi. Lepiej nie podróżować samotnie. Musieliśmy opuścić gospodarstwo. Wszyscy tam chorują. Co tu się stało? Duchy. Przodkowie chcą nas ukarać. Oddaliśmy Mongołom jedzenie, zamiast stawiać opór. Dobra, ja będę tym oporem, także spokojnie. Nasz dom jest przeklęty. Niedaleko jest tawerna. Tam będzie bezpiecznie. Na zewnątrz jest wiele zagrożeń. Schowajcie się i nie wychodźcie. Dziękujemy. Oby duchy za nami nie podążyły. Nie, no zostaję tutaj na miejscu. Dawaj. Zygzak. Podążaj za Hanoką. Co ty byś zrobił z bandytami? Uważam, że uprzejmość i asertywność popłacają. Na pewno, z kataną w plecach. Więc dobrze znasz się na bandytach. Ja sądzę, że problem trzeba rozpatrzeć pokojowo, zanim sięgnie się po miecz. Słowa prawdziwego znachora. Wybrałeś dobrą ścieżkę. Nie bez powodu masz jakieś cebule na ramieniu, a nie katanę. Ale uznajmy, że od walki po prostu będę tutaj ja. Znachorze! Zaczyna się. Dobrze, że jesteś! Homio, co się stało?
Coś nie tak? Mój syn. Chyba zjadł coś trującego. To po to ja. Zabierz mnie do niego. A co z cierpiącymi w obozie? Tracimy czas. To zajmie tylko chwilę. Lewa tyła i od razu będzie trochę. Zróbmy to szybko. Dziękuję, panie. Dobra, let's go. Ja mam mu pomóc, czy ty mu pomożesz na chorze? No, babo! Co on zjadł? Chciałabym wiedzieć. Nie mamy jedzenia. Może uda mi się dowiedzieć więcej. Dziękuję, panie. To tylko gotowana woda. Tu może i gotowana woda, ale tutaj? Kosz na ryż jest pusty. A tu co było grzane? Nic nie było grzane, tak? O, grzybki! Słoma. Muchomorki sobie pojadł. Pyszne grzyby, nadgryzione. To chyba to. Powiem Hanaoce. Znalazłeś coś? Tak, grzybki. Nadgryzione grzyby. Głuptasie! Jak mogłeś? Zjadł je w akcie desperacji. Mogę zrobić lekarstwo, ale potrzebuję rzecznego mchu. Zostań z nim. Idź i ja przynieś rzeczny mech. Po drodze konfrontuj się oczywiście z Mongołami. Ach, klasyka gatunku. Panią to powykręcało troszeczkę. Tu jeszcze był dziczek. Mech rzeczny. Mogę wrócić. Pytanie, czy będę w porę, czy już jest za mało czasu na uratowanie tego małego wieśniaczka. Panie, znalazłeś mech? Oczywiście. Jakże mógłbym nie znaleźć? Homio, słuchaj uważnie. Rozgnieć mech i przesyp do kubka z wodą, po czym zagotuj. Po wypiciu mikstury powinien wyzdrowić do jutrzejszego poranka. A jak nie, to szykuj grabarza. Nas potrzebują. Tak, chodźmy. Dziękuję, że mu pomogłeś. Nie ma sprawy, musimy lecieć dalej. Wiesz, że objawy tego mężczyzny były takie same jak pary z gospodarstwa? Bóle, wymioty, ciężki oddech. Oznaki zatrucia. Czyżby dotknęło całe gospodarstwo? Jestem prawie pewien. Potrzebuję trufli. Mech pomógł tamtemu, ale trufle są silniejsze. Znajdziesz je przy pobliskim stawie. Ruszajmy. Do którego stawu ja muszę teraz lecieć? Do tego stawu? Bo widzę tam Mongołów. Mongołowie, tak, przy stawie. Może chcesz ich poprosić, aby sobie grzecznie poszli? Decyzja sprytna. Należy do ciebie, panie. Nadupcać! Też jeszcze strzały! Oś ty! Dawaj dalej, leć Kuba. Kop. Miguel Portes!
Dosio! Dosio! Zdychaj. Dołącz do Hanoki, ale jeszcze tutaj nim powinniśmy dołączyć. To mieliśmy znaleźć chyba te trufle, nie? Czy jestem może przypadkiem gdzieś w błędzie? Nie. Gościu zaczął już zbierać trufle. Tutaj, panie. No, nie dał mi pojść po kwiatuszkę. Tak, będę mógł je teraz zebrać. Ja tylko zastanawiam się, czy czerpiesz przyjemność z rzezi. Zabijam, by chronić nasz lud. Myślę o nich z każdym uderzeniem miecza. Oczywiście. Wybacz, panie. Chodźmy uzdrowić chorych. Chodźmy, chodźmy. Podążaj za Hanoką. Zigzag. I need you right now. Kwiatuszek. Driftem po kwiatuszkach. Czy to ten obóz? Znachorze, moja żona nie oddycha. Jak długo choruje? Odkąd zjawili się tu Mongołowie? No, 3 dni i 3 noce. Co jadła? Nie mieliśmy jedzenia, tylko wodę ze studni. Przykro mi. Odeszła. Szybka diagnoza. Gdybym tylko dotarł tu wcześniej. To po co zajmowałeś się tym gościem? Ale może gdybym tak nie zwlekał z tą parą i tym mężczyzną. Gdybyśmy się nie zatrzymali, ci ludzie by zmarli. I nie dowiedziałbyś się, że zostali otruci. Może, ale nadal nie wiem jak. Studnia. Ten człowiek mówił, że jego żona piła tylko wodę ze studni. I wiemy, że ludzie zaczęli chorować, gdy Mongołowie odeszli. Pewnie skazili studnie. Skażona woda roznosi chorobę lotem błyskawicy. To uleczalne? Tak, trufle się tym zajmą. Więc pomóż komu się da. Dziękuję, panie. A my pójdziemy do studni. Ocaliłeś wiele istnień. Czy już nie będziemy musieli iść do studni? Nie, nie będziemy musieli iść do studni. Zigzag, ty weź mnie tak nie zaczepiaj. Bo pamiętaj, ty nie jesteś Kage. Nie zamierzam niczym Kage zastępować. A ty co się tam rzucasz? Dobra, fajnie, fajnie. Talizman uzdrowienia, bla bla bla. Czy mamy tutaj jakieś klasycznie rzecz mówiąc zapasy do zjumania? Raczej nie. Dobra, wywindowało nas troszkę daleko. Tu byliśmy. No, przydałoby się wrócić do tego kolejnego znacznika zapytania. Pewnie tam będzie jakiś albo bambus do cięcia, albo na przykład trapper. Ale chcąc nie chcąc, trzeba zobaczyć, co to za znaczniczek zapytania tam jeszcze widnieje. Jakieś choróbsko mnie zaczyna rozkładać. Gorące źródełko. Więc jak najbardziej. Oczywiście zakrywamy oczy przed gołym tyłkiem. I można porozmyślać o swoim dziedzictwie, senseju i Ishikawie. Nie. Jak ludzie zapamiętają ród Sakajów? Jako bohaterów Tsushima? Czy zbiegów kryjących się w mroku? Pamiętaj, że jesteście ostatnim z rodu, który jakby ratuje całe państwo. Także ja bym tutaj nie płakał za bardzo. Tutaj co mamy za znaczniczek zapytania?
On będzie gdzieś tutaj. Za niecałe 80 metrów. Pytanie, czy gdzieś na górze, czy gdzieś na dole? O, zapasy. Na górze, oczywiście. Hajko! Dobra, kolejne rozmyślanie. O śmierci. Czyli co, klasycznie lecimy z losowymi wyborami, tak? Idziemy tu. Idziemy tu. I tu w lewo pójdziemy. I kompletnie nie wiem, co wylosowaliśmy. Strach obarcza nas. Wspinamy się ku niebu. Gotowi na kres. No i całkiem wyszło takie sensowne. Opaska śmierci. I taka, można rzecz, klasyczna, japońska. Ale na razie jej ubierać oczywiście nie zamierzamy, bo nasz wygląd jest nadzwyczaj bardzo dobry. Tutaj mamy kolejny, więc myk, spoczynek Shigenorogiego. Mam tutaj gdzieś jakieś te? A, tutaj był... czy ja dobrze pamiętam? Niebiańskie cięcie, nauka niebiańskiego cięcia. Wiaterku, w którą stronę, gdzie wiejesz? Gdzieś tutaj do góry, tak? Dobrze, dobrze, nie ma najmniejszego problemu. Już lecę, pędzę. Wiaterku, wiej i wskaż mi odpowiednią drogę. Może gdzieś będzie jeszcze, że tak powiem, pomnik honoru. Pilar honoru, przepraszam bardzo. Tutaj! No, o. Chyba lisia kapliczka. Lisia nor, dokładnie. Prowadź, lisku. Nie baguj się, tylko leć. Troszkę sobie podkrywamy tego wszystkiego. Faktycznie, no, trzeba się uzbroić na konfrontację z Mongołami, tą jakby najprawdopodobniej ostatnią. Więc jako, że gra jest cudowna, to sobie zrobimy ze 2-3 takie odcinki biegania po mapie. A przy okazji pewnie dostaniemy jeszcze kilka znaczków zapytania i misji z obartych tutaj w całej tej scenarii, o, na przykład tutaj albo o tutaj, i pójdziemy sobie od tego obozu. Do mnie, moja desko. Przepraszam, ja nie chciałem tutaj w ogóle lecieć po waszym polu, ale nie zostawiliście mi wyboru. Hopsa. Pytam, hajku, kolejne, co to za jakaś biała krowa, co my tutaj mamy, traper, a ty to co? Cofnij się, panie, duchy samurajów żądnych zemsty nawiedzają las. Tak? Opowiedz mi o tym coś więcej. Czemu gadasz takie bzdury? Mówię prawdę. To miejsce było kiedyś schronieniem. Teraz ci, którzy wejdą do lasu, nigdy z niego nie wracają. No to patrz na to. Wojna. Ludzie czasem giną. Nawet Mongołowie boją się tego miejsca. Poczekaj na zmrok, panie.
Wtedy właśnie śmierć przemierza ten las. Jest zmrok? Jest zmrok. Także let's go, szepty pośród lasu. Brzmi to całkiem interesująco. Czy ktoś po prostu biega po tym lesie i... Po dzisiejszej nocy skończą się opowieści o morderczych duchach. Obyś tylko miał rację, panie. Rozejrzyj się po okolicy, szukaj duchów w lesie. Wiatru w polu może jeszcze, co? To zagubione woły. Białe i niebezpieczne zagubione woły. O, coś tutaj, coś. Jakaś lokalizacja? Ktoś tu mieszkał. Zatem wejdźmy i zobaczmy. Opuszczone. Las Jagata istniał na długo przed moimi narodzinami i będzie trwał wiele po tym, kiedy odejdę z tego świata. Legenda głosi, że w każdym drzewie tkwi dusza samuraja, który poległ w obronie wyspy. Chyba słyszę szepty, czy wzywają pomocy, błagają o zapłatę za ich poświęcenie, a może samurajowie próbują nas przed czymś ostrzec i obronić nawet z zagrobu. Kolejny zwój. Ja jestem już, dobra, głosy. Gdzieś tu powinien być jeszcze jeden znaczniczek. Chyba słyszę listka. Ale to nie listek jest mi teraz potrzebny. Oj. Cięcie zadane mistrzowskim ostrzem przez nowicjusza. Nie żyje. W opowieściach tkwi ziarno prawdy. Może i tak. Ognisko. Świeżo rozpalone. Ktoś tu musi być. A raczej ktoś tu był. To zdarzyło się niedawno. Zabójca jest blisko. Ktoś tam nie pobiegł. Tutaj była ta uliczka, tak? Okej. Podążaj śladem stąd ludzi. Wiszących ciał. Tam ktoś, widzę, już się czai na górze. Rzeźnicy! Ukrywa się! Pokaż litość! To wszystko prawda! Duch samuraja, Buddo, chroń mnie! Dobra, ty uciekaj. A ty nie uciekniesz. Las jest bezpieczny. Mężczyzna przy drodze będzie miał o czym opowiadać.
Jeden gościu tylko zdążył nam zwiać. Ale tak czy siak, jest to wyczyszczony lasek. Czyli możemy normalnie wrócić do oczywiście naszego podróżnika i opowiedzieć mu, że po prostu to była bandycka jazda. Nawet nie mogę tutaj wezwać Zygzaka. No bardzo nieładnie. Panie, przetrwałeś tę noc. Oczywiście, że tak. Mam dla ciebie nową opowieść. W świętym niegdyś lesie zamieszkali bandyci, ale rozgniewali tym chroniące go duchy samurajów. Ostatni wojownik klanu Sakajów usłyszał ich łkanie. Pozbył się morderców. Duchy samurajów są mu wdzięczne. I taką historię teraz zacznij opowiadać. To jakby duchy wezwały cię, abyś ocalił las. I tym oto sposobem zrobiliśmy kolejne zadanko. Szepty pośród lasu. A, prawie byłby punkcik. No cóż. Talizman podwójnego zniszczenia. Talizman ofensywny. Bardzo fajnie, bardzo mnie to cieszy. Ale dobra, moi drodzy. Tu jest ta oczywiście... O, lisia norka i tutaj jeszcze jest jeden znacznik zapytania. Ale spokojnie, spokojnie, to wszystko będziemy sobie też dalej jeszcze ogarniać. Co my tutaj mamy? Tu możemy odebrać siodło. A czemu iby nie? Zobaczmy, czy coś ciekawego tutaj na nas czekać będzie. Trochę tych chorągiew znaleźliśmy. Więcej chorągwi, panie? Tak. Jesteś jednym z ostatnich żyjących źródeł wiedzy o klanach samurajów. Czy opowiesz więcej o tym, co wiesz? Not today. Pamiętam, jak parę lat temu otoczyli mnie bandyci. Byłem gotów walczyć z nimi w pojedynkę, ale wtedy nagle odwrócili się i uciekli do lasu. Obejrzałem się na wzgórze za sobą i ujrzałem na horyzoncie szereg najlepszych łuczników klanu Nagao. Bandyci słyszeli, że ci wojownicy szkolili się w strzelaniu z łuku, odkąd nauczyli się chodzić. Ich reputacja wystarczyła do zakończenia walki, zanim się zaczęła. A ja byłem winien klanowi Nagao wiele butelek sake. Historia warta opowiadania, panie. Zadbam, aby poznali ją inni. Proszę, przyjmij skromny dowód wdzięczności. Bądź zdrów. Letni zryw. To będzie... Nie w technikach. Chorągwie. No tak, tak, tak. Widzę, że masz chorągwie. Słyszałem plotki mówiące, że zdrajcy z Jarikawy walczą z Mongołami. Niektórzy powiadają, że się zmienili, ale sam nie wiem, co o tym myśleć. Ludzie Jarikawy odpowiedzieli swojemu dzito, kiedy wezwał pomocy. Poświęcili tyle samo, co my. Rozumiem, mój panie. O przeszłości nie wolno zapominać, ale kolejna ciekawostka. Nasza przyszłość. Dawno temu wojownicy Jarikawy byli bohaterami. Zdrajcy od dawna nie żyją, więc mają szansę odzyskać dobre imię. Twoja pomoc i oddanie są nieocenione. Męknący żuraw. To jest tutaj. No nie. To co, jako że nie mamy kagę, nie mogę już ubierać mojego konia? Nie mogę. Dlaczego? Czy ja gdzieś coś w złym miejscu to ogarniam? Nie fajnie. No ale dobra, to jest sprawa oczywiście drugorzędna. Resztę oczywiście znaków zapytania, lisich nor i tak dalej będziemy sobie ogarniać
w kolejnym odcinku. Także ja wam bardzo dziękuję za oglądanie i widzimy się jutro o tej samej godzinie. Do zobaczenia.